Kevin ma konkurencję i to tuż przed ślubem z Roxie Węgiel. To wielkie nazwisko. Roxie Węgiel bez wątpienia wzbudza emocje osób zainteresowanych rynkiem muzycznym. Młoda wokalistka właśnie szykuje się do ślubu, a tymczasem holenderski YouTuber postanowił ocenić jej talent. Mężczyzna nie szczędził komplementów. Kevin będzie z tego zadowolony? Roxie Węgiel i Kevin Mgley szykują się do ślubu. Plotki o tym, że wokalistka wzięła ślub cywilny ze swoim partnerem Kevinem Mgleyem, rozgrzewają sieć już od kilku miesięcy. Wiele wskazuje na to, że są prawdziwe. Na dłoni Roxie Węgiel lśni obrączka, a jej dane w CEIT-ku uległy zmianie. Wciąż jednak para czeka na swoją ceremonię w kościele. Najprawdopodobniej odbędzie się ona już lada dzień, bowiem artystka wspominała w wywiadach, że wesele jest zaplanowane na sierpień. To wszystko oznacza, że w życiu młodej wokalistki zachodzą właśnie duże zmiany. Zaledwie 19-letnia artystka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów muzycznych, nie chce już być postrzegana jako dziecięca gwiazda. W najbliższym czasie Roxie Węgiel najprawdopodobniej będzie próbowała udowodnić, że jej życie toczy się ustanowionym przez nią torem. Roxie Węgiel wprowadza zmiany w swojej karierze. Okazuje się, że wokalistka podjęła równie ważne decyzje w swojej karierze muzycznej. Ślub z Kevinem Mgleyem to jedno, ale zakończenie współpracy z poprzednim menadżerem i zespołem to całkowicie inna historia. Wiele wskazuje na to, że Roxie Węgiel zamierza przekierować swoją wokalną przygodę na inną ścieżkę i skończyć z koncertami na darmowych miejskich festiwalach. Od mojej ostatniej trasy klubowej minęło kilka lat, w tym roku nie zagram koncertów plenerowych, bo mam na siebie inny pomysł, który przemyślałam przez cały 2023 rok. Jako profesjonalna artystka wiem, jak chcę prowadzić moją karierę i cieszę się, że wspierają mnie profesjonaliści, napisała w oficjalnym oświadczeniu. Tymczasem starsze utwory Roxie Węgiel są chętnie słuchane przez wielu Polaków. Okazuje się, że niektóre z nich docierają nawet za granicę. Tak holenderski twórca zareagował na Roxie Węgiel. Holenderski YouTuber Ruben Reacst słynie z nagrywania swoich oryginalnych reakcji na utwory muzyczne. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna jest entuzjastą konkursu piosenki Eurowizji, bowiem spora część filmów, które opublikował na swoim kanale, dotyczy właśnie występów z tego wydarzenia. Nic więc dziwnego, że wśród ocenionych przez niego utworów, znalazł się ten śpiewany przez polską wokalistkę. Przypomnijmy, że Roxie Węgiel była zwyciężczynią dziecięcej Eurowizji. Holenderski YouTuber odsłuchał jednak utwór, który ujrzał światło dzienne w ubiegłym roku, Miasto. Jego opinia była jednoznaczna. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta dziewczyna chce osiągnąć wielkie rzeczy. Naprawdę chyba Roxie chce skopać tyłki. O mój Boże! To jest naprawdę profesjonalne. Jestem twoim fanem, dziewczyno. Jesteś niesamowita. Ta piosenka, wideo, wszystko jest epickie.